Wielokrotnie byłem świadkiem spożywania alkoholu, palenia papierosów i korzystania z narkotyków przez moich znajomych z tamtego okresu. Byli oni w wieku od 12 do 17 lat. Nie zliczę, ile razy byłem świadkiem poważnych bujek, w których osoby poszkodowane bito do nieprzytomności. Nie zliczę, ile gwałtów dokonano na moich oczach. Gdzie w tym wszystkim jest policja, której komisariat mieści się w linii prostej, 350 metrów od głównego wejścia do galerii. No ale Denis Załęcki postanowił stanąć w obronie tych. Kibiców, tym samym dając do zrozumienia wpatrzonej w niego młodzieży, że znęcanie się całą grupą nad jednym słabszym człowiekiem jest czymś prawidłowym. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnich dniach dosłownie zasypaliście mnie mailami oraz wiadomościami na Instagramie z prośbą, abym poruszył na swoim kanale kwestie wydarzeń, do jakich rzekomo dochodzi w jednej z poznańskich galerii handlowych. Przyznam szczerze, że początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, aby nagrywać materiał o tej sprawie, ponieważ ciężko mi było uwierzyć w prawdziwość informacji, od których rozpoczęła. Się ta cała medialna burza, o której za chwilę opowiem. Podchodziłem do tematu z dystansem, na chłodno i brałem pod uwagę to, iż może się okazać, że większość tych doniesień, wzbudzających skrajne emocje, finalnie będzie tak zwanym fake newsem. No ale jednak, tak wiele osób podzieliło się w internecie swoimi spostrzeżeniami czy przeżyciami związanymi z Poznańską Galerią Poznania, że już chyba nie możemy mieć żadnych wątpliwości co do prawdziwości medialnych doniesień dotyczących incydentów w tym wspomnianym przed chwilą obiekcie. Aczkolwiek ja nie chcę tym materiałem wydawać żadnych w cudzysłowie wyroków, a jedynie chcę omówić wszystkie wątki tejże afery, byście byli z nią na bieżąco. No i również chcę obiektywnie przedstawić i krótko omówić stanowisko galerii handlowej, której ten odcinek dotyczy. Zanim przejdę do materiału, przypomnę jeszcze tylko, że sponsorem mojego kanału jest platforma Temat.pl, na której będę do Waszej dyspozycji po premierze tego odcinka. Czyli jak obejrzycie ten materiał, będziecie mogli wejść w link, który wyświetla się właśnie teraz na Waszych ekranach, a także jest umieszczony w opisie oraz w przypiętym komentarzu. I tam będzie opcja swobodnego popisania ze mną, zarówno o treści dzisiejszego materiału, jak i o innych dowolnych kwestiach. Więc gdy tylko obejrzycie ten film, Padajcie tam, aby trochę ze mną podyskutować. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ już niebawem na platformie Temat.pl zostanie utworzona zakładka, gdzie wspólnie z wami będę pracował nad rozwiązywaniem różnych zagadek kryminalnych. Będziemy wymieniać się pomysłami oraz swoimi spostrzeżeniami, i myślę, że będą z tego wychodziły naprawdę ciekawe rzeczy, więc zachęcam do rejestracji w tym świetnym serwisie. Który przede wszystkim tworzą użytkownicy, samodzielnie udostępniając interesujące treści. Tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. Krajowa mapa zagrożeń i bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem udostępnionym obywatelom w celu poprawienia właśnie bezpieczeństwa na terenie Polski. Moim zdaniem jest to ciekawe rozwiązanie, które realnie powinno wpływać na zmniejszenie wszelkich zagrożeń, ponieważ funkcjonariusze służb, wchodząc na taką mapę, widzą chociażby w jakich miejscach jest najwięcej zagrożeń, a co za tym idzie, mają jasny sygnał, gdzie należy wysyłać patrole. Wspominam o tym, ponieważ według tej mapy na Najbardziej niebezpiecznym miejscem w Polsce stał się Poznań, a Konkretnie to Galeria Poznania, w której odnotowano na moment nagrywania przeze mnie tego filmu 2174 zgłoszenia, choć kiedy będę robił montaż wideo, to na pewno będzie ich jeszcze więcej. Oczywiście do tego stanu rzeczy przyczyniła się moc internetu, ponieważ większość z zawiadomień jest z ostatnich dni, aczkolwiek to, kiedy one wpłynęły, nie ma większego znaczenia w kontekście tej sprawy, ponieważ najistotniejszy jest fakt, że tysiące ludzi. Zmobilizowało się do tego, by bojkotować galerię o nazwie Poznania. Jeżeli ktoś zadaje sobie teraz pytanie, dlaczego internautom tak zależy na tym, by niszczyć wizerunek tego obiektu, to w dużym skrócie chodzi o to, iż rzekomo grupki młodych osób regularnie dopuszczają się tam przestępstw oraz wykroczeń, tym samym stwarzając zagrożenie zarówno dla klientów tego centrum handlowego, jak i jego pracowników. Żebyście lepiej zrozumieli powagę sytuacji, przeczytam Wam teraz anonimowe relacje świadków tychże zdarzeń oraz osób potencjalnie poszkodowanych. Zostały one udostępnione na instagramowym koncie o nazwie Poznań Moment, ponieważ to właśnie, jak się nie mylę, ten profil jako pierwszy nagłośnił problem. Uprzedzam, przytoczonych przeze mnie wiadomości będzie sporo, ale to bardzo ważne, byście mieli wiedzę o jak dużej skali problemu jest mowa, więc liczę, że Was nie zanudzę tym czytaniem. Ponadto wszelkie brzydkie słowa zastąpię innymi lub ocenzuruję całkiem, by YouTube nie miał Żadnych zażaleń. Wszystko zaczęło się od anonimowej wiadomości o treści. Jakaś grupa nastolatków pod Poznanią pobiła teraz laskę, trzaska w szyby i psika gazem ochroniarza. Typiara nieprzytomna wiozą ją na wózku. Teraz to się stało. Ludzie około 15-16 lat. Ja zjeżdżałam po schodkach, jak oni wszyscy uciekali i jeden ziomek tylko został z tą laską. Te doniesienia zostały już potwierdzone. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, o czym zresztą poinformował nawet zarząd galerii. W komunikacie brzmiącym następująco. W związku z wydarzeniem, które miało miejsce w sobotę 20 stycznia 2024 roku informujemy opinię publiczną oraz naszych klientów o zdarzeniu oraz o podjętych działaniach w kwestii bezpieczeństwa w Poznaniu. Wieczorem na przystanku autobusowym znajdującym się w sąsiedztwie Poznani ochrona obiektu znalazła nieprzytomną nastolatkę. Pracownicy ochrony zareagowali i udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, wezwali pogotowie oraz policję. Apelujemy, aby osoby, które były świadkami zdarzenia lub towarzyszyły na nastolatce, zgłosiły się na policję celem złożenia stosownych zeznań. Informujemy również, że Poznania monitoruje sytuację związaną z bezpieczeństwem na terenie swojego obiektu, postępując zgodnie z wypracowanymi procedurami. Na bieżąco analizowane są wszelkie zgłoszenia, które wpływają do Poznani ze strony klientów. Każdorazowo poddawane są one weryfikacji i w zależności od sytuacji podejmowane są odpowiednie kroki. W w okresie od 1 do 20 stycznia 2024 roku zostało zanotowanych 6 sytuacji z udziałem osób nieletnich, które wymagały interwencji rodziców bądź odpowiednich służb. Centra handlowe są miejscami otwartymi, demokratycznymi, cieszącymi się dużym zainteresowaniem młodzieży, co niesie za sobą pewne wyzwania generowane przez część tej grupy. Współpracujemy z policją w zakresie prewencji, co skutkuje tym, że poznania jest obiektem bezpiecznym. Potwierdzają to badania przeprowadzony przez Niezależny Instytut Badawczy, z których wynika, że 80% respondentów uważa Poznanie za obiekt bezpieczny. Dołożymy wszelkich starań, aby nadal każdy klient odwiedzający Poznanie czuł się w niej bezpiecznie i komfortowo. W obliczu pojawienia się fali hejtu i niezweryfikowanych informacji jednoznacznie wyrażamy desaprobatę wobec wszelkich zachowań eskalujących konflikty i noszących znamiona werbalnej i niewerbalnej agresji. Wszelkie przejawy takich zachowań nie znajdują Naszej akceptacji. Równocześnie apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami wykroczeń lub niebezpiecznych zachowań o niezwłoczne zgłoszenie się na policję. Żadna tego typu sytuacja nie może zostać zbagatelizowana. Po tym zajściu ruszyła cała lawina wiadomości od zaniepokojonych ludzi właśnie na temat tego, co się dzieje w tejże galerii. Dzieciaki zrobiły sobie spot do spotkań. Od roku jest tam taki rozpierdziel. Normalnym widokiem po południu są dwa radiowozy na tylnym wejściu do Poznani i łapły. Panie tych zasrańców. Do mnie raz jakiś gościu z Laską przyczepili się, że krzywo na nich patrzę, a jak zapytałem o rocznik, to powiedzieli, że 0,9. Także tamto chyba jest na porządku dziennym. No ja słyszałam, że są takie gangi nastolatków pod Poznanią. Wbrew pozorom to często głównie dziewczyny. Podchodzą do dzieciaków, które idą same i od razu jest dawaj kasę, dawaj telefon i tym podobne. Wyszło to przypadkiem, gdy koleżanka nie wiedziała, czemu jej syn nie chce iść sam do Poznani znaleźć sobie buty, a Drążyła temat, i w ten sposób dzieciak się w końcu wygadał. To jest porąbane. Wczoraj do mnie i do ziomka podbija jakiś 30 typa. Pobili nas i ukradli nam czapkę. To, co się odwala w tym poznaniu, to jest hit. Od czasu do czasu by się tam przydało, żeby policjanci się przeszli w ramach wzmożonej czujności przez te dżungle. Ochrona sobie z tymi małpami nie poradzi. Miesiąc temu byłem świadkiem, jak ochroniarz się bił z gościem przed wejściem głównym od Kurnickiej. Nawet nikt nie przybiegł mu pomóc. Siema, propos tych dzieciaków. Wyrzuciliśmy ich wczoraj z restauracji, bo przyszli, pili wódkę i zaczęli palić papierosy. Teraz to jest nic, co się dzieje. Zobaczycie w ferie. Fotele w Poznaniu będą wylegarnią menelonych dzieci. Oczywiście, feriowa dawka zdjęć i relacji wleci na bieżąco. Pozdrawiam, pracownik cyrku bez kół. Byłam świadkiem, jak szłam do galerii od strony Ronda Rataje. Grupka dwóch chłopaków i dwóch dziewczyn zaczepiła randomowo chłopaków. Kazali dać telefon i e-papierosa. Ferie to lepiej się tam nie zbliżać. W okresie świątecznym, gdy mieli wolne, to było strasznie. Mając 22 lata, bałam się wejść do Poznani. Dziewczyny, wyzywające wszystkich od prostytutek i szmat, to już tam jest norma. Ostatnio byłam na zakupach, to tam latała grupa przećpanych dzieciaków, lat 14-15. Rzucali petardami, a potem kolejna grupka na wejściu od Kurnickiej. Też patusiarze, 15 lat. Pili kradzioną wódkę z Kerfura, bo się chwalili. Ochrana nawet nie jest w stanie ich powstrzymać jak wchodzą całym tym małpim gajem. Pracuje w Poznaniu, widok dzieciaków to codzienność. Stoją pod galerią, biją się po mordach, chleją i żebrają mofajki. Kiedyś widziałam jak jakiś chłopak zezgonował na kiblu dziecięcym w męskim. Ochrona i pomoc medyczna wynosili go na wózku inwalidzkim, bo sam nie potrafił stanąć na nogach. Niebieskie koguty przy każdym wejściu norma. Teraz najlepsze: oni wszyscy z jednym ochroniarzem są prawie na ty. Taki starszy, niski pan z brodą. Nie jeden raz widziałam jak podają sobie rękę i stoją w grupkach rozmawiając z nim. No i do odpowiedzi na te relacje ktoś dopisał. Osoba pisząca tą wiadomość ma 100% racji. Dzieciaki są na ty z ochroną, na sierpach zbijają sobie piątki. Zwłaszcza z panami z Solid, którzy mają dyżury w weekendy. Nagram Ci to w któryś dzień, bo z góry zawsze wszystko pięknie widać. Rok temu dawałam korki dziewczynie w wieku 13 lat. Dłuższa współpraca. Dziewczyna mnie lubiła, więc jej mama zaniepokojona tym, że młoda nie ma znajomych, poprosiła mnie, żebym z nią coś o tym pogadała. Młoda powiedziała, że nie chce z tymi ludźmi z klasy się kolegować, bo oni po lekcjach idą do centrum handlowego, teraz wiem już jakiego, kradną i rzucają rzeczami w ludzi. Młoda była serio zdołowana tym, że w tym wieku jest w klasie nielubiana, bo nie chodzi z nimi na kradzioną wódkę. Dzieciaki dosłownie potrafią wciągać na pufach, w ogóle się z tym nie kryją. Była ostatnio akcja, że chłop miał jakąś padaczkę. Bo przećpał. Ochrona wszystko zataja. Tak samo jak raz wbili chłopowi kosę pod żebro od Kornickiej, to mieli to gdzieś, bo w razie czego to to nie było w Poznaniu, bo kamery tego nie uchwyciły. To co tam się dzieje, to jest istna patologia, a najlepsze jest to, że tam są roczniki 0,9. Parę miesięcy temu jak byłem z koleżanką w Poznani, to normalnie przez główne wejście weszła ekipa 10-15osobowa. Zaczęli drzeć mordę, wszystkich rozjawania. Zaczęli wszystko kopać, co napotkali przed sobą, a ochrona nic. Tylko się uśmiechała i zero reakcji ze strony ochrony. Ja rozumiem, że no, jest ich mniejszość, no ale skoro ochrona, to powinni mieć jakichś dobrze zbudowanych ochroniarzy, a nie trzy czwarte z nich to starzy i to jeszcze z grupą inwalidzką. Miałem tę nieprzyjemność być z nimi w lecie na nocnym maratonie horrorów w Poznaniu i to co tam się działo, rozwaliło mi mózg. Towarzystwo pijanych piętnastek, woda do kina przemycana w torbach, po drugim filmie wszystko zażygane, od kibli po fotele na wejściu do sali kończą. W trakcie przerw między filmami wychodzili na taras, gdzie chłopczyki z zawieszonymi łańcuchami z JBL-a puszczali candy Shop jarając zioło, a ich koleżanki twerkowały do rytmu na ławkach, jak rasowe tańcerki z euforii. Scena ekstrailera nowego GTA to tylko roczniki 2008-2009 w Poznaniu. Ja pracuję w Poznaniu i bardzo często takie dzieciaki przychodzą, odwalają maniane w sklepie, a po krótkim i grzesznym zwróceniu uwagi potrafią tylko zwyzywać od i innych, albo chce wejść do windy, a tam dzieciarnia pije wódkę. Masakra. Na parkingu też jest patologia. Przed fioletowym wejściem często siedzą na podłodze przed wejściem palące nastolatki z pałkami czy paralizatorami. Współczuję sprzątającym tamten syf. Wieczorami można zobaczyć tam przy wejściu pełno porozwalanych śmieci. Jeszcze do tego nakładają się tam Romowie, chociaż mniej jest ich już po wprowadzeniu płatnego parkingu. Miałam podobną sytuację, tylko związaną z e-papierosami. Dwie laski i chłopak mnie zaczepili i wręcz zaczęli żądać, żebym podeszła do punktu i kopiła im fajki. Powiedziałem, że nie, nie ma nawet takiej opcji że mają spad. Więc te dwie laski zaczęły się sapać i pytać, czy chce dostać w Dol. Tak na oko dzieciaki miały z 14-15 lat, więc tylko powiedziałam im, że zaraz to ja mogę im dać lepe w ryj i na szczęście se, się zawinęli, żeby szukać kogoś z kim łatwiej im pójdzie. Ogólnie to patologia jest tam straszna, a ochrona nawet jeżeli im się zgłosi, że coś jest nie tak, to nic z tym nie robią. Do niedawna też pracowałam w Poznaniu. Ta patologia codziennie potrafiła z góry pluć na piętra niżej albo wylewać coś. Raz dostałam butelką w głowę z piętra wyżej jak stałam na wyspie. Dosłownie tak zachwiałam się, że aż podbiegli ludzie, bo myśleli, że zemdleje. Oczywiście ochrona nic nie robi, jak się im zgłasza. Oni już sobie nie radzą z nimi wszystkimi. W Kerfurze codziennie są kradzieże i połowa z nich też nie zostaje złapana. Generalnie jedna wielka patologia, która stała się dla nich normą. Ostatnio jak byłam z chłopakiem w Poznani, to spruli się do niego, bo krzywo spojrzał. Grupka około 15 chłopaczków z 14-15 lat. Wszyscy wokół stali, jedni zaczął wyciągać kastet i tylko słyszałam: "Choć za poznanie to pogadamy inaczej". A ochroniarze oczywiście stali obok i się śmiali. Ostatecznie skończyło się na słowach, ale nie było daleko do tego, żeby coś się stało. Trzy czwarta z nich oczywiście pod wpływem. Też pracuję w Poznaniu i to prawda, że te grupki mają koleżeńskie relacje z ochroną. Część ochroniarzy rzeczywiście pilnuje porządku i wyrzuca ich z galerii. Pilnują wejście i interweniują, jeżeli coś się dzieje, a część zbija z nimi piątki i normalnie rozmawiają, nie wyciągając żadnych konsekwencji. Potwierdzam, też pracuję w Poznaniu i te dzieci to jest straszna patologia. Pijani i niewychowani. Dziwię się, że nikt z nimi nic nie robi, bo odstraszają innych, normalnych Ludzi, którzy chcą w spokoju zjeść swój posiłek w strefie Gastro. Pracuję w Poznaniu i potwierdzę to, co potwierdza mnóstwo ludzi. Patologia wśród młodzieży, młode patuski kradną na potęgę i zaczepiają ludzi. Gdy wychodziłam jakiś czas temu późnym wieczorem z pracy, to trzech pijanych typków siedziało na ławeczce pod galerią i na głos wyśmiewali wychodzące osoby, używając pięknego kwiecistego języka. Jakiś czas temu znowu zajechała pod galerię policja, właśnie do jakiegoś gangu świeżaków. Również szczęśliwy pracownik Poznani. Potwierdzam wszystko. Patologia totalna. Przychodzą stadami, wchodzą wszyscy do przymy, robią syf. Ostatnio ukradli nam komplety techa, a to już nie jest taka niska szkodliwość czynu. Wybiegliśmy za nimi, jak tylko zorientowaliśmy się, że zostawili pełno rozwalonych klipsów. Ochrona zero reakcji, a żaden pracownik nie będzie narażał siebie na pobicie od mało latów za kradzione ciuchy. Tu serio musi być konkretna akcja, ale nie da się nic zrobić, jak rodzice będą mieli to gdzieś. W supermarkecie była ostatnia akcja, że gówniara kradła coś i przyłapana zaczęła rzucać pudełkami z lekami i tym podobne. Po czym sprawdzili ją i miała przy sobie również rzeczy z klipsami z innych sklepów. A wyglądała całkiem normalnie. Nie pomyślałabym nawet, że to jakaś patuska. Policja tylko ją spisała i zażyczyła miłego dnia. Ostatni raz byłam w Poznaniu na nocy horrorów w 2023. Nigdy w życiu nie widziałam takiej trzody. Chlew na sali, chmury dymu e-papierosów i zażygane siedzenia. Na jednej z sal nawet rzucali się jajkami nawzajem. Jak i w obsługę kina. Jak dobrze pamiętam, to w przerwie między seansami kible były oblegane przez tych małych narkomanów. W damskim potrafiły siedzieć po cztery w jednej kabinie, żeby ściechę za Wstyd dla zarządu Poznani, że to trwa od bardzo długiego czasu, a nikt nie raczy nawet porządnej ochrony zatrudnić. Pracuję w Poznani w jednej z sieciówek z jedzeniem. Podpowiem tylko, że w tej najbardziej obleganej. I to, co tam się dzieje, to jakaś masakra. Przychodzą mniejszymi grupami, bo chyba myślą, że nie domyślimy się, co chcą zrobić. Ale przynajmniej raz dziennie zdarzy się, że zamówienia są kradzione z lady. Wyzywanie pracowników to norma. Po zwróceniu uwagi jest jeszcze gorzej. Ostatnio zadzwoniliśmy na ochronę, żeby zrobili z nimi porządek. Panowie nic nie zrobi Robili tylko stali, a jak zapytaliśmy, czemu nic nie robią, to powiedzieli, że nie ma dowodów na kradzież. Najlepsze, jak przychodzą do nas z paragonami wygrzebanymi ze śmieci i kłócą się, że nie dostali swojego zamówienia, a jak grzecznie im odpowiadamy, to zostajemy wyzywani. Jestem osobą, która sprzątała te wymaciny po seansach. Praca w kinie w maratony to wyzwanie. Miałem sytuację, gdzie jakiś typ podszedł do mnie po prostu zapytać o przerwy między seansami. To jego koledzy myśleli, że się do niego o coś przyczepiłam i mnie obtoczyli, mówiąc agresywnie, czy masz jakiś problem do niego. A żeby to jedna taka sytuacja. Raz koleś biegał z kosą i przyszły mi to dziewczyny zgłosić. Oczywiście była interwencja, wyprosiliśmy go na zewnątrz, ale z tego co słyszałam, to później przyjechała karetka, aby zgarnąć ich, bo się nawalili przed wejściem. Siema, chciałbym przedstawić sytuację z moją. Strony, jako osoba, która zadawała się z osobami z poznani. To jest naprawdę ciekawy komentarz. Wielokrotnie byłem świadkiem spożywania alkoholu, palenia papierosów i korzystania z narkotyków przez moich znajomych z tamtego okresu. Byli oni w wieku od 12 do 17 lat. Nie zliczę, ile razy byłem świadkiem poważnych bujek, w których osoby poszkodowane bito do nieprzytomności. Nie zliczę, ile gwałtów dokonano na moich oczach. Na początku takie towarzystwo może się wydawać fajne, będziemy się czuć pewni siebie, lecz z biegiem czasu towarzystwo Poznani zacznie nas wyniszczać z dnia na dzień. Potem zaczną się problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, problemy z policją, tak zwany więc jeśli ktoś z was czyta to i w takim towarzystwie się obraca, to radzę wam jak najszybciej uciekać. Trzymajcie się wszyscy poszkodowani. Z góry proszę o anonimowość. Pojechałem dzisiaj do brata do Poznani. Przed wejściem stała grupka małolatów jakoś 13-15 lat. Sadzili się, że mam wyskakiwać z rzeczy, oddać kurtkę, buty, telefon i wszystko. Zaczęli mi grozić gazem pieprzowym, a drugi wyciągnął pałkę teleskopową. Na szczęście w okolicy był mój brat, który podszedł do mnie i zaczęli uciekać. Ostatnio wybrałam się na siłownię, bo mam po drodze i często tam chodzę. Przy jedzeniu kilka pijanych jak szpadle małolat, same laski po jakieś 15 lat na oko zaczęło się do mnie sapać, na co się patrzę i czy mam jakiś problem. Wiedząc, że te gówniarskie patusiary potrafią być agresywne, po prostu przyspieszyłam kroku i poleciałam na siłkę. Jeszcze usłyszałem za plecami, jak krzyczały w moją stronę, patrz jak spierdala. Wyjaśnimy cię, jak będziesz wychodzić. Kur Dotarłam na siłownię, wchodzę do środka, a tam nikt inny tylko prezydent Poznania, Jacek Jaskowiak, nieprzejęty, jeździ sobie na rowerku stacjonarnym. Nie pierwszy raz widzę go na siłowni na piętrze. Na pewno mijał te patolenie raz i pewnie jak zwykle będzie udawał zaskoczone niewiniątko, jak usłyszy o sprawie, gdy zrobi się głośno. Tutaj jest rzekomy komentarz jakiegoś policjanta, który napisał, że my miesięcznie jako jeden patrol potrafimy zatrzymać kilkanaście małolacików z mefedronem przy sobie, malujących graffiti albo którzy kogoś poobijali. 95% spraw jest umarzanych przez sąd albo grożą im palcem. A oni się tylko śmieją ze swojej bezkarności. Na 112 w godzinach popołudniowych nie ma sensu dzwonić, o ile się nie tłuką na gołe pięści, bo na cały Poznań jest wystawionych 6-10 patroli i interwencje potrafią być obsłużone po 4 godzinach. Pracuję w gastro w Poznaniu i oczywiście również znam takie sytuacje. Dzieciaczki w kurtkach za kilka tysięcy a kradną ludziom jedzenie. Kiedyś wracałem samochodem do domu, to stało kilku typa kołopasów, i jak przejeżdżałem, to prawie. Swoje jego kolegę wepchnęli mi na maskę, bo to takie śmieszne. Dzieciaki palące trawkę przed wejściem to codzienność. Jako były pracownik Inditexu i Poznani mogę powiedzieć, że po całej firmie chodzą plotki grozy co do tego, co się odwala w berszce. Ostatnio jest to ulubiona odzieżówka dzieciaków, około 15-letnich. Nawet nie wiesz, ile razy słyszałam narzekania na stada dzieciaków, które terroryzują ten sklep i jego pracowników. Oczywiście kradną na potęgę, ale co gorsze, tam pracownicy muszą pilnować przymierzalni, bo dzieciaki lubią Uprawiać w nich seks i nie są to odosobnione przypadki. Co prawda, ja to słyszałam z drugiej ręki, ale myślę, że jakikolwiek pracownik albo były pracownik tego sklepu by coś więcej o tym opowiedział. To ja też się wypowiem w tej sprawie. Ostatnio tak, jakoż na początku roku byłam tam i grupka chyba 10 chłopaków do mnie podeszła i zaczęli się wypytywać, czy dam się im nie wyglądali na dużo starszych ode mnie, tak na 15-16 lat. Cholernie się wystraszyłam, bo byłam sama, oni zaczęli mi jeszcze grozić, że mnie pobiją. Poszłam do najbliższej łazienki, to się odczepili, ale wcześniej zostałam jeszcze opluta i zwyzywana. Nigdy wcześniej jeszcze z taką patologią się nie spotkałam. Z tej wiadomości można wywnioskować, że tutaj problemem została dotknięta dziewczynka poniżej 15 roku życia. Tego typu wiadomości można znaleźć w internecie dużo, dużo więcej, ale nie chciałbym, aby ten odcinek składał się jedynie z czytania przeze mnie różnych wypowiedzi, więc przytoczę jeszcze tylko słowa pani Karoliny Korwin-Piotrowskiej, ponieważ niezależnie od tego, czy darzycie tę kobietę sympatią, czy wręcz przeciwnie. To moim zdaniem taki internetowy wpis osoby medialnie rozpoznawalnej dodatkowo potwierdza skalę problemu, ponieważ raczej pani Karolina nie miałaby po co zmyślać. Na jej social mediach pojawiły się następujące słowa: Byłam w Poznaniu w lipcu ubiegłego roku, dwa razy zaczepiono mnie o kasę. Dzieciaki w wieku 13-15 lat max. próbowano mnie naciągnąć na kupienie papierosów. To było przy Kierfurze i potem Wedel, kiedy pytałam o wiek i gdzie są rodzice, uciek kali. Ochrona to widziała, nie robiła nic. W hotelu, w którym mieszkałam, uprzedzono mnie o tym, że trzeba w tym centrum uważać na gangi dzieciaków z sąsiednich ulic czy z Ukrainy, z różnych środowisk i nikt z tym nic nie robi. Zapach marihuany był wszędzie, głównie w okolicach wyjść, paliły dzieciaki. W moim odczuciu ta sprawa to tak naprawdę suma kilku społecznych problemów. Zacznijmy może od kwestii ochrony obiektu. Świadkowie w tych przytoczonych przeze mnie wiadomościach twierdzą, jakoby część ochroniarzy spoufalała się z tymi młodocianymi przestępcami, i ja nawet nie wątpię w to, że tak rzeczywiście jest, bo w takich galeriach handlowych, jak sami zapewne zauważyliście, często pracują osoby starsze, którym brakuje potocznie mówiąc lat do emerytury, lub pracują osoby z tak zwaną grupą inwalidzką i Ciężko jest wymagać od takich starszych panów, aby ryzykowali swoim zdrowiem, wdając się w jakieś awantury ze zbuntowaną patologiczną młodzieżą. W moim mieście mamy chłopaka, który choruje na stwardnienie rozsiane, i jego stan zdrowia jest delikatnie mówiąc kiepski. Zdarza mu się nawet przewrócić po prostu idąc. A przez to, że jego renta jest niska, musiał znaleźć sobie jakąś pracę, by mieć środki na leczenie oraz ogólnie na życie. No i jak się zapewne sami domyślacie, Takiego człowieka zbytnio nikt nie chciał do pracy przyjąć, ale finalnie został zatrudniony właśnie na ochronie w jednym z hipermarketów. I teraz zastanówmy się, czy od niego Moglibyśmy wymagać, aby bohatersko zwalczał grupy niebezpiecznej młodzieży. No zdecydowanie nie. Analogiczna sytuacja wystąpiła właśnie w tej poznańskiej galerii, gdzie według świadków jako ochroniarze są zatrudnieni głównie starsi panowie. I moim zdaniem to nie jest ich wina, że sobie nie poradzili z rozwiązaniem problemu, tylko moim zdaniem dużo bardziej winny jest pracodawca tych mężczyzn, czyli najpewniej firma ochroniarska, która w tak dużym obiekcie rozstawiła głównie sam Starszych panów, którzy zapewne bali się tej młodzieży i woleli żyć z nimi w zgodzie. Więc tutaj mamy pierwszy problem, który powinien zostać rozwiązany, i wierzę, że firmy ochroniarskie wyciągną wnioski z tej sytuacji i zaczną jakoś rozsądniej umieszczać w takich obiektach swoich pracowników. Na przykład stosując taktykę, że 50% to starsi ludzie dorabiający do emerytury, czy osoby z grupą inwalidzką, a 50% to młodzi, sprawni fizycznie mężczyźni. Z tego co wiem, mniej więcej tak to działa w przypadku warszawskich złotych tarasów, że starsi ochroniarze zajmują się jakimiś monitoringami czy pilnowaniem poszczególnych sklepów, a po korytarzach galerii chodzą najczęściej dobrze zbudowani młodzi faceci, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa już samym swoim wyglądem wzbudzają strach u. Potencjalnych chuliganów. Ale, żeby nie było tak zero-jedynkowo, trzeba też powiedzieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Jeżeli dochodzi do kradzieży, napadów rozbójniczych czy jakichś pobić, to ochrona nie jest od tego, by wymierzać sprawiedliwość. W takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwami bądź wykroczeniami, więc wówczas to nie prywatna firma ochroniarska powinna egzekwować konsekwencje, a odpowiednie instytucje państwowe do tego powołane. I tutaj powstaje właśnie pytanie. Czy chociażby policja była realnie informowana o tych wszystkich wstrząsających wydarzeniach, do których dochodziło w Galerii Poznania? Bo jeżeli nie, to rzeczywiście w takim przypadku moglibyśmy obwiniać ochroniarzy o to, iż kompletnie nie wykonywali swoich obowiązków, bowiem posiadając świadomość dotyczącą przestępczych czynów tych chuliganów, powinni zawiadamiać każdorazowo funkcjonariuszy policji. Po zaistniałych incydentach. Definiuje to artykuł 304, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, który jasno mówi, że każdy, kto ma wiedzę o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, musi zgłosić ten fakt policji bądź prokuraturze. A przestępstwem ściganym z urzędu jest chociażby kradzież sklepowa na kwotę powyżej 500 zł, czy kradzież rozbójnicza lub Poważne pobicia. I tutaj właśnie dochodzimy do problemu numer dwa: gdzie w tym wszystkim jest policja, której komisariat mieści się w linii prostej 350 metrów od głównego wejścia do galerii? Oczywiście, ktoś zapewne napisze, że może funkcjonariusze nie wiedzieli o tym, co tam się dzieje, bo nie wiadomo, czy byli przez kogoś informowani o tych wszystkich wydarzeniach. No zgoda, tylko trafiłem na komentarze ludzi twierdzących, że kiedy była epidemia wiadomo czego to każdego dnia ta galeria była patrolowana przez funkcjonariuszy, którzy regularnie wypisywali mandaty, gdy ktoś nie założył na twarz maseczki. Więc jak to, kochani, działa, że kiedy trzeba było ścigać ludzi i karać za brak kawałka materiału na nosie, to wtedy policja bohatersko wyłapywała z tłumu bez żadnych zawiadomień takie osoby. A w sytuacji, gdy w tej samej galerii od kilku miesięcy patologiczna młodzież terroryzuje klientów oraz pracowników, to nagle ich nie ma. I nic na ten temat nie wiedzą. Rzecz jasna z mojej strony to taka delikatna uszczypliwość, ale ona doskonale pokazuje, ile do poprawy jest w funkcjonowaniu tej instytucji. Naprawdę ciężko mi jakoś uwierzyć, że na przykład pani Korwin Piotrowska będąc dwa razy na zakupach w tym obiekcie, zauważyła co tam się dzieje, a funkcjonariusze stacjonujący w komisariacie oddalonym o jedną ulicę dalej nic nie wiedzieli i żadne sygnały do nich nie trafiały. Bądźmy poważni. Przypomina mi się taki żarcik, że w każdym mieście jest jakaś osoba zajmująca się czymś nielegalnym, na przykład handlem zakazanymi substancjami i dosłownie każdy wie, iż ta właśnie osoba tym procederem się zajmuje. Każdy oprócz policji. No i myślę, że tym akcentem mogę już przejść do najważniejszego problemu, który ukazała ta poznańska afera czyli rzecz jasna, mam na myśli zachowanie młodzieży. Jednak zanim powiem na ten temat parę słów, przypomnę tylko, że już niewiele mi brakuje do spełnienia marzenia w postaci przekroczenia 100 tysięcy subskrypcji, więc będę wdzięczny, jeżeli zostawicie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu, a także właśnie i subskrypcji. Oraz dzwoneczek. Wracając jednak do tematu, to co wyprawia obecnie nasza młodzież, przechodzi ludzkie pojęcie. I mówię nasza, bo wbrew pojawiającym się w sieci plotkom, według bezpośrednich świadków zdarzeń, incydenty, do jakich dochodziło na terenie galerii, były powiązane z polską młodzieżą. Zresztą sami mogliście się o tym przekonać, kiedy przed chwilą czytałem te anonimowe wiadomości. Poza tym, kilku takich małoletnich cwaniaków, rzekomo powiązanych z tymi wydarzeniami, postanowiło wdać się w jakieś internetowe przepychanie. Słowne, chociażby na Facebooku, i były to polskie profile. Więc będę wypowiadał się w kontekście polskiej młodzieży, bo to głównie na jej wychowanie mamy wpływ. Choć jednocześnie faktem jest, iż pani Korwin-Piotrowska twierdziła, że ostrzegano ją w hotelu także przed obywatelami z Ukrainy, więc jak najbardziej nie można wykluczyć tego, że obcokrajowcy też są w to wszystko zamieszani. Generalnie mam wrażenie, że rozwojowo bardzo młode społeczeństwo z roku na rok coraz bardziej cofa się w rozwoju i absolutnie nie sobie wmówić, że kiedyś wszyscy tacy byliśmy, bo wcale tak nie było. Robiło się głupoty, popełniało się błędy, ale były pewne nieprzekraczalne granice. Nie mówię teraz w kontekście łamania prawa, a tak ogólnie. Chociażby ostatnio natrafiłem w internecie na filmiki, jak grupy młodzieży w wieku mniej więcej 15, 16 czy 17 lat chodzą wężykiem na czworaka po galeriach i wrzucają to później do sieci, zbierając poklask rówieśników. I o ile takie zachowania są po prostu niepoważne żałosne, ale jednocześnie powiedzmy, że nieszkodliwe, tak dużo gorzej wygląda kwestia, kiedy ta sama młodzież zaczyna bawić się w dziecięcą wersję gangsterów, czego później efektem są takie sytuacje, jak właśnie ta opowiedziana przeze mnie w tym odcinku. Ale tak naprawdę to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem niemalże codziennie w mediach możemy znaleźć informacje o równie wstrząsających historiach z udziałem nastolatek oraz nastolatków. Jeżeli ktoś twierdzi, że młodzież zawsze taka była, to... To ja z tym nie mogę się zgodzić, bo mam 26 lat, a co za tym idzie, sam jeszcze stosunkowo niedawno do takiej młodzieży się zaliczałem i raczej świętym nastolatkiem nie byłem. Przechodząc przez okres młodzieńczego buntu, też chciałem być na siłę pseudo-uliczny, by zaimponować starszym kolegom, co z perspektywy czasu wiem, że było idiotyczne, ale przez to otarłem się trochę o środowiska takie troszkę chuligańskie i z pełną świadomością swoich słów mogę powiedzieć, że młode osoby, określane 10, 10 lat temu mianem totalnych patusów i degeneratów nawet w delikatnym stopniu nie dorastały w tym złym kontekście do obecnej młodzieży. A wiecie dlaczego? Dlatego, że istniało coś takiego jak honor i zasady. Myślę, że nawet w kręgach młodych, drobnych bandytów, z jakichś trudnych rodzin było nie do pomyślenia, by bić w kilkoro jednego człowieka, by bić się ze słabszym, z niższym, z młodszym. Czy w drugą stronę? Było nie do pomyślenia, by zaczepiać na przykład jakiegoś starszego pana bądź panią. Też ciekawy jest wątek kradzieży, bo kiedyś były osoby, które kradły, ponieważ ich rodzice na przykład przepijali całą wypłatę i w domu była bieda. A teraz często za kradzieże policja zatrzymuje dzieciaczków z dobrych domów, w drogich ubraniach i o twarzach 15-letniego Justina Biebera. Może jako społeczeństwo powinniśmy wreszcie zastanowić się nad tym, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, i może warto coś wreszcie zacząć robić w kierunku tego, by było mniej takich sytuacji, jak te, do których dochodzi w galerii poznania. To będzie moja prywatna opinia i może część z was się z nią nie zgodzi, ale moim zdaniem są dwie kwestie, przez które spora część obecnej młodzieży jest mówiąc najprościej zdegenerowana. Po pierwsze, nie trudno zauważyć, jak niektórzy rodzice w obecnych czasach zamiast wychowywać dzieci brzydko mówiąc, po prostu je hodują. Z własnych obserwacji zauważam, jak dużo jest rodzin, w których rola matki czy rola ojca kończy się na podsunięciu dziecku pod nos jedzenia oraz telefonu bądź komputera, bo rodzice w taki sposób często kupują sobie potocznie mówiąc święty spokój. Takiemu dzieciakowi nie ma kto przekazywać jakichś istotnych w życiu wartości, nie ma kto zaszczepiać w nim pasji. I nie ma kto mówić, co jest dobre, a co złe. Takie dziecko czerpie wzorce od najmłodszych lat z internetu, a co w tym internecie znajduje? Tutaj dochodzimy do tej drugiej kwestii, mającej według mnie olbrzymi wpływ na kształtowanie zachowania młodych osób. Jak te dzieciaki mają być ogarnięte, skoro żyjemy w czasach, kiedy na płatkach śniadaniowych dla dzieci była niedawno influencerka Fagata, którą śledzi na Instagramie ponad półtora miliona ludzi i ta pani słynie z tego, że po pierwsze była ze swoim chłopakiem w związku dla korzyści finansowych, po drugie. Podtrzymuje karierę wrzucając na Instagrama zdjęcia zahaczające o delikatną pornografię. A po trzecie, w swojej piosence, którą odsłuchano na samym YouTube ponad milion razy, i możemy być pewni, że większość tych odsłuchów to dzieciaki. Pani Fagata śpiewa że chwalisz się kolegom, że mnie niby wyruch. Wyrywasz na to dupy, a nawet nie dotykałeś, na samą myśl o mnie, przez sen zmoczyłeś gacie. Lepiej już zamknij mordę, przekaż, że tęsknię, tacie. No cóż, bardzo ambitna poezja, albo pojawiają się też takie wersy. Ja jestem fagata, sexy chicka spod konina, dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. A kiedy wejdziemy na Instagrama tej influencerki, możemy przeczytać komentarze od mniej więcej 12 czy 13-latek. Chociażby o treści. Jesteś moją idolką. Nie mogę się doczekać twojego koncertu. Rób dalej to, co robisz i nie przejmuj się krytyką. Odważna kobieta. No tak, bo właśnie teraz żyjemy w czasach, gdzie odwagą jest wrzucenie swojego tyłka na Instagrama, a nie na przykład stanięcie w obronie słabszej osoby czy udzielenie komuś pomocy w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Takie są te nowoczesne wzorce. Ale dobra, bo ten temat dotyczy bardziej dziewczynek, ponieważ fagata jest kobietą, więc trafia raczej do młodych kobiet, to dla równowagi jeszcze podam jako przykład zawodnika freakfightów Denisa Załęckiego, którego na Instagramie śledzi ponad 200 tysięcy osób. Prywatnie jest to ojciec, ma on małą córeczkę, ale jednocześnie jest człowiekiem, który odsiadywał niedługi wyrok w więzieniu i jakiś czas po wyjściu na wolność pandemii stał się internetowym celebrytą, który swoimi wypowiedziami stara się wpajać młodym ludziom do głów jakieś pseudowięzienne zasady. Chociażby kiedyś na konferencji, którą oglądało kilkaset tysięcy osób, zasugerował, że nie poda nigdy strażakowi ręki, bo strażacy w więzieniu są gnębieni. Nie ci tego? Ale jak trafisz do więzienia, to masz bo wiesem, to pachnie, nie? No nie. Ty co, jak jest? Będziesz w ale traktowany jak policjant. Tak, o. No mówię nie, nie mówić normalnie. Znasz widzisz, z autopsji. Nie? No nie no słuchaj. No byłeś policjantem, nie, pisałeś do pana prokuratora, czy tak poczekaj, źle. Jesteś tak, że jesteś... zrobisz wszystko. Jesteś... Jak zrobisz wszystko, że kolejków także jesteś strażakiem, jest czeneraj, tak, jest strażakiem. Tak, jestem strażakiem. Tak. 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 Idąc do więzienia, zaprosisz się do ludzi i zaznaczasz, że jesteś strażakiem. Jest chuj... Upa. Oczywiście, recydywiści, którzy odbywali duże wyroki za poważne przestępstwa, wyśmiali to i zaprzeczyli temu, no ale już taka narracja zdążyła trafić do głów młodzieży, że strażak jest jakiś zły. Tak samo parę miesięcy temu młodzi kibice Elany Toruń pobili w grupie jakiegoś chłopaczka i ta sytuacja rozwścieczyła internet, ponieważ nagranie z tego zajścia trafiło do sieci i wówczas nawet zagorzali kibole, potępiali takie zachowanie. to zresztą chociażby. Bokser Artur Szpilka, który był w przeszłości kojarzony z grupami pseudokibicowskimi, a ponadto odbywał wyrok pozbawienia wolności i wypowiedział się, że to zwykłe frajerstwo w kilku atakować jedną osobę, no ale Denis Załęcki postanowił stanąć w obronie tych kibiców, tym samym dając do zrozumienia wpatrzonej w niego młodzieży, że znęcanie się całą grupą nad jednym słabszym człowiekiem jest czymś prawidłowym. Przypominam, że on ma dziecko. Ten sam Denis do dnia dzisiejszego walczy na największych galach frekwajtowych w Polsce, zarabiając fortunę. Choć używając słowa walczy, trochę przesadzam, ponieważ raczej jest po prostu brany tam jako worek do bicia, bo tak właśnie najczęściej zostają weryfikowani ci, co Udają największych gangsterów, a bez obstawy kolegów już tacy mocni nie są. Także, drodzy rodzice, wychowujcie swoje dzieci, zamiast tylko zapewniać im dach nad głową oraz żywność. Warto też rozeznać się, kogo wasze pociechy śledzą w internecie. Oraz kogo mają na swoich płatkach śniadaniowych. Może to będzie jakiś pierwszy mały krok, by zmniejszyć poziom zdemoralizowania wśród młodzieży. Wracając do tematu sytuacji zaistniałej w Galerii Poznania. Z jednej strony mamy dziesiątki, jak i nie setki świadków w social mediach twierdzących, że delikatnie mówiąc, dzieje się tam źle. Z drugiej strony otrzymaliśmy najświeższe oświadczenie ze strony galerii, które zaprzecza, jakoby poznania była miejscem niebezpiecznym. Ja Wam teraz je przeczytam. Odnosząc się do uwag krytyki i zarzutów opierających się na zweryfikowanych danych, informujemy o działaniach podjętych przez Poznanie oraz służby współpracujące. Poznania była, jest i zawsze będzie miejscem otwartym dla wszystkich. Dlatego też bezpieczeństwo i komfort wszystkich odwiedzających są dla nas niezmiernie ważne. Podkreślamy, że od początku bieżącego roku policja odnotowała w Poznaniu 5 przypadków zdarzeń wymagających interwencji policji, przy czym dwa z nich nie znalazły potwierdzenia po przybyciu funkcjonariuszy. Fakt ten został potwierdzony oficjalnym komunikatem sierżanta sztabowego Łukasza Paterskiego. Obiekt wyposażony jest w ponad 300 kamer monitoringu. Ochrona obiektu odnotowuje w dokumentacji wszystkie przypadki reakcji na głośne zachowanie, śmiecenie czy nieobyczajne słownictwo różnych klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że miesięcznie Poznanie odwiedza średnio ponad milion, sto tysięcy osób, odnotowane zdarzenia dotyczą 0,005% klientów. Jednak żadne z tych przypadków nie ignorujemy i ignorować nie będziemy. Z tym większym niepokojem odnotowaliśmy, że w komentarzach pod publikacjami pojawiła się krytyka także skierowana do młodych ludzi. W komentarzach na portalach i serwicach informacyjnych nawoływano do samosądu. W związku z tym, aby nie eskalować sytuacji podjęliśmy decyzję o wyłączeniu możliwości komentowania. Skupiliśmy się na analizie i weryfikacji faktów we współpracy ze służbami oraz planowaniu dalszych działań. Naszym celem jest zmniejszyć Emocje przy jednoznacznej, pełnej woli rozwiązania problemu. Zwiększyliśmy liczbę pracowników Agencji Ochrony oraz współpracujemy ściśle z Poznańską Policją, która zadeklarowała zwiększenie ilości patroli w okolicach obiektu. Rozumiemy, że młodzi ludzie mierzą się w dzisiejszych czasach z wieloma wyzwaniami i potrzebują realnego wsparcia. Sama świadomość wyzwań nie wystarczy i w związku z tym planujemy rozpoczęcie współpracy z instytucjami edukacyjnymi w zakresie konsekwencji przemocy słowa. I hejtu oraz instytucjami działającymi aktywnie z młodzieżą. Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie niepokojących zdarzeń do personelu Poznani, który współpracuje z policją lub zgodnie z komunikatem sierżanta sztabowego Łukasza Paterskiego bezpośrednio na policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Moim zdaniem takie oświadczenie nie do końca może odzwierciedlać faktyczną skalę problemu, ponieważ jeżeli pojawiają się zarzuty ze strony świadków sugerujące, jakoby pracownicy ochrony galerii nie reagowali w żaden sposób na niebezpieczeństwo, Zachowania młodzieży, to w takiej sytuacji jest normalne, że zawiadomień na policję dużo nie będzie, bo kto miał to wszystko zgłaszać służbom, skoro pojawiają się przesłanki ku temu, że ochrona mogła tego nie robić? Raczej klienci to idą do galerii coś kupić, po chwili z niej wychodzą i zapewne rzadko mają ochotę, by dzwonić na policję w celu zgłaszania nieprawidłowości w zachowaniu młodzieży przebywającej na terenie galerii handlowej. Dajcie znać, kochani, w komentarzach, czy byliście kiedyś świadkami bądź ofiarami jakiegoś niebezpiecznego incydentu w obiekcie będącym tematem tego odcinka. Ja chętnie poczytam. Wasze historie, i oczywiście przypominam, że jeżeli macie ochotę ze mną popisać na ten temat, to jestem dla was dostępny na platformie temat.pl. Link wyświetli się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie go też w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Dziękuję również wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.